Zespół Zawiszy Sulechów został zwycięzcą 7. edycji turnieju o Puchar Prezesa Mekro. W decydującym starciu zawodniczki mistrza pierwszej ligi poprzedniego sezonu pokonały w tiebreaku budowlanych Toruń 3-2. Trzecie miejsce zwycięstwem nad gospodyniami Jokerem Mekro Energo Remont Świecie 3-1 zapewniły sobie siatkarki Wisły Warszawa. Ostatnie miejsce zajęła murowana Goślina, która zanotowała komplet porażek. Turniej rozgrywany od piątku do niedzieli stał na bardzo wysokim poziomie, a to za sprawą mocnej obsady zawodów. Zależało nam na tym, żeby on był jak najwyższy, stąd zaprosiliśmy drużyny z czołówki pierwszej ligi, faworytów tej ligi, bo jest wśród tych drużyn był Beniaminek, ale no zdecydowany jeden z tych mocniejszych faworytów. W każdym bądź razie no zależało nam, żeby ten poziom był wysoki, to się udało. Nie wszystkie mecze może były równe, nie wszystkie nam się też udało tak dobrze zagrać. Najbardziej zadowoleni chyba jesteśmy z meczu z Toruniem, stało na bardzo wysokim poziomie. I myślę, że konfrontowanie się przed sobą właśnie z takimi trudnymi przeciwnikami no, ma swój cel i to nam się udało ten cel osiągnąć, że walczymy bez względu na to, jaki jest wynik, bez względu na to, co przeciwnik potrafi, gramy na maksa, gramy swoje i próbujemy ugrać jak najwięcej. Gospodynie turnieju były bardzo gościnne. Jokerki odniosły tylko jedno zwycięstwo z zespołem murowanej Gośliny. Jednak dla trenera Jokerek nie wynik był najważniejszy, a możliwość sprawdzenia się przeciwko wymagającym drużynom. No, zaprosiliśmy mocne drużyny. To, że zajęliśmy czwarte miejsce, to nie jest taki problem. Najważniejsze to, jakie mecze miały przebieg, jak walczyliśmy, na jakim poziomie stały i z tego jesteśmy zadowoleni. Może nie z wszystkich meczów jednakowo, ale gdybyśmy chcieli wygrywać turniej, wystarczyłoby zaprosić trochę inne drużyny i nasze szanse na pewno by dużo wzrosły. Ale to nie jest najważniejsze. Naprawdę chodzi o to, żeby przygotowując się, trenując, grać z przeciwnikami wymagającymi, ale grać swoje, grać to, na co się w danym momencie drużynę stać, a wygrywać, bo jest łatwo, no to efektu pożytku z tego, że nie ma żadnego. Podobnego zdania jest Natalia Matusz, dla której w okresie przygotowawczym najważniejsze jest zgrywanie zespołu i poprawa właśnie tych elementów, które jeszcze zawodzą. Cały wysiłek, który pokładamy teraz w przygotowanie, jesteśmy dosyć zmęczone, chociaż też nie można się tylko tym tłumaczyć, bo inne zespoły też były zmęczone. No coś nie poszło, coś nie zagrało tak, jak miało zagrać. Niestety tylko czwarte, no ale mam nadzieję, że z każdym treningiem, z każdym wysiłkiem będzie coraz lepiej. Trenujemy nad pewnymi elementami, które musimy poprawić. No i czekamy na mecze ligowe. Pierwsze trzy zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, natomiast najlepsze zawodniczki wyróżniono nagrodą indywidualną. W drużynie Jokera Mekro Energo Remont Świecie statuetka powędrowała do przyjmującej Natalii Matusz, która jednak sama uważa, że to odznaczenie na wyrost. No jest to bardzo miłe, aczkolwiek po przegranym meczu jednak to się aż tak dobrze nie odbiera. Tym bardziej, że pamiętam swoje błędy, wiem co zrobiłam źle i wiem, że mogło być lepiej. Także no dziękuję za tą statuetkę, ale nie cieszy ona aż tak bardzo, jakbyśmy wygrały.